Dzień dobry, ja nazywam się Jolanta Malec-Kopacz, a ze mną są dwie urocze seniorki, Basia Augustyniak i Elżbieta Sagan. Dziewczyny, witamy. Przywitajcie się. Proszę witamy, zwrócić uwagę, że mimo że dziewczyny promienieją energią i młodością, to wcale się nie obraziły, kiedy nazwałam je seniorkami. Absolutnie jesteśmy z tego bardzo zadowolone, szczycimy się tym i swoją energią udowadniamy, że nieważny jest kalendarz, na czole nie mamy napisane ile mamy lat. Ale zdradźmy, nie wiek, ale ty Elu masz prawie że dorosłe wnuczki. Nie prawie, tylko rzeczywiście mogę się pochwalić. Starsza wnuczka ma 23 lata, a młodsza 21. My też jesteśmy babciami, prawda, tak, Basiu? Tak, też jestem babcią, też mam wnuczkę i wnuka i wnuczkę, 5- i 2-letnią. No właśnie. Wielu osobom ciągle seniorka, senior, no zostańmy przy seniorce, skoro jesteśmy tu w takiej płci. Kojarzy się może jeszcze papiloty, szlafrok, w nocy przekręcanie się z boku na bok, łażenie, w dzień podsypianie, prawda? Elu, czy to prawda? Powiedz, jak wygląda dzień dzisiaj na przykład u ciebie? Bardzo intensywnie. 6:30 już byłam na nogach. Toaleta, kąpiel i w zanadrzu szykowanie się. 8:50 wychodzę, 9:30 gimnastyka, którą uwielbiam i 4 razy w tygodniu uczęszczam na nią. Co różny zakres. Później szybciusieńko po gimnastyce przyjechałam do córki, żeby troszeczkę ogarnąć w domu, przyszykować do obiadu. I później już jak gdyby patrzę, która jest godzina, trzeba się zbierać, bo są następne wyjścia, projekty. I dzisiaj o 18:00 będę jeszcze w Teatrze Starym na bitwie o kulturze. Także to jest dla mnie taki dzień, że po 20:00, wychodząc rano z domu, po 20:00, 21:00 jestem dopiero z powrotem. Właśnie, cały dzień w ruchu. Basia, ty też do tych seniorów należysz? Tak, i też intensywnie próbuję, gdzie tam tylko w miarę możliwości czasu, żeby tylko nie siedzieć w domu, nie zgłupieć, tylko po prostu wyjście, gdzie by nie było, aby coś tam, chwilę wolnego czasu. Można lecieć i spokojnie, żeby tylko nie dać się siedzieć w globu. Nie telewizor, nie pilot, nie internet, tylko w miarę możliwości jak najwięcej wychodzić. Ale przyznacie mi rację, chyba że są takie dwie grupy seniorów, zwłaszcza właśnie nas pań. Obie aktywne, z tym, że jedna tę aktywność przekłada w rodzinnych tak, aspektach i głównie udziela się rodzinnie, bawi wnuki, gotuje rodzinie obiadki, tak? A druga grupa jednak znajduje czas, żeby zrobić też coś dla siebie. Oczywiście, że pokazujecie, tak, że dla rodziny też robicie oczywiście wiele, ale nie zapominacie o sobie, prawda? To jest najważniejsza rzecz, że mobilizując się i spinając się czasowo, naprawdę można wygospodarować i dla siebie, i dla rodziny, i dla przyjaciół, i dla znajomych. I mieć wolne soboty i niedziele, wykorzystać na chodzenie na kijach, wyjazdy, wycieczki, zwiedzanie miasta Lublina, które jest przepiękne i mając te już dziesiątki swoich lat, niejednokrotnie nie byliśmy w bardzo dużych miejscach. Dużo przepięknych, urokliwych zakątków. Lublin się tak zmienił. Jest cudny, że trzeba go odkrywać na nowo. A w tym momencie, mając więcej czasu i grupę przyjaciół, znajomych, no, z którymi trzeba być, chodzić, zwiedzać. O właśnie, a jeśli zdarzyłoby się, że słucha nas senior, który chciałby wyjść z domu, z tego kręgu bycia pomocnym tylko rodzinie i zrobić coś dla siebie, to gdzie ma tej grupy znajomych szukać? Dlatego, że sądzę, że dla niektórych jest to problem, prawda? Bo no poszedłbym, ale nie mam z kim, bo przez lata te kontakty się jakoś tak rozmyły, rozwiały. Jak wy znajdujecie tych to przyjaciół, znaczy tych znajomych? Na przestrzeni lat ma się przyjaciół, ma się znajomych, bo są kontakty z pracy, sąsiedzkie, rodzinne. Najważniejsze jest
może nie takie bardzo ścisłe, ale mieć kontakt z ludźmi, rozmawiać z tymi ludźmi, wysłuchać, ciekawe są propozycje w Radiu Lublin, przejść, Lublin jest tak obdarzony miejscami, w którym można uzyskać informacje, centrum kultury, warsztaty kultury, informacja na jezuickiej, jest Europejska Fundacja Opieki, która też ma przepiękne programy, która też seniorom zapewnia rozwój i fizyczny, i psychiczny. Wspaniałe są wyjścia na baseny. Można skorzystać z gimnastyki, która jest szeroko pojęta, bo jest gimnastyka taka rozwojowa, jest koordynująca kręgosłup, oddychanie, które jest niezbędne. I najważniejsze też ćwiczenie mięśni kegla, bo z tymi problemami się spotykamy. Trzeba o nich mówić, trzeba wyjść do ludzi i trzeba rozmawiać, bo jeżeli się nie mówi o pewnych rzeczach, to się o nich nie wie. Trzeba wyjść do przyjaciół, znajomych, poinformować ich, poradzić. Mówię, przyjdź, zobacz, a sam zdecydujesz, czy tobie się to spodoba. I niejednokrotnie mam bardzo dużo przyjaciół i znajomych, którzy po pewnym czasie się przekonują, którzy informują, zachęcają swoich przyjaciół, znajomych i ten krąg się naprawdę poszerza. Jeżeli się chce, to ja mówię, to już zależy wewnętrznie od nas, przełamać się. Coś spróbować i wtedy już nie ma odwrotu. Ja sobie nie wyobrażam życia bez gimnastyki, pływania, kijki, teatr, spacery, zwiedzanie, wyjazdy. To jest takim akumulatorem dla mnie, że ja żyję. To jest życie. Ja nie wiem, ja nie mam napisane, ile mam lat. Tyle, na ile się czuję, na tyle, ile po prostu mogę. Także polecam. Czyli zamiast do lekarza, zamiast do przychodni, to na spacer. Albo tylko do muzeum. W tym roku nie było. I też nie myśleć. Ważne jest o tym, żeby nie myśleć. Mnie natomiast koleżanka wciąga, co ja po prostu jestem, nie wiem, przeszczęśliwa, że ona po prostu tyle informacji ma, że może po prostu przekazywać. Ja natomiast mogę też również komuś dalej przekazać. Nawet te spotkania, co mamy wokół na Dolnej Panny Marii. Przecudna sprawa. Przecudna sprawa. Może nie wszyscy wiedzą o tym właśnie, dlatego jest przecież, w czwartek mamy to spotkanie też przecież na tego i w ogóle i terapia ruchem była, terapia tańcem była 2 tygodnie temu. Naprawdę to są wspaniałe rzeczy. Warto chodzić, nawet rozmowa przy kawie, przy czymkolwiek. Bardzo dużo to pomaga. Czyli dobra rada dla tych, dla których problemem jest to, że nie mają z kim wyjść, wybrać jakiekolwiek wydarzenie, pójść tam. I w ten sposób można już zyskać przyjaciół. Tak. I takim dobrym tak. miejscem, mówisz, jest nasza kafe. Tak. To ja przypomnę, albo poinformuję tych, którzy nie wiedzą. To jest miejsce w Wojewódzkim Ośrodku Kultury przy Dolnej Panny Marii, gdzie spotykamy się nie tylko my seniorzy, ale chętnie my seniorzy na różnych spotkaniach czwartkowych zazwyczaj od godziny 17. No i tam mówimy na różne tematy, tak? Tak. Różnych prelekcji słuchamy, spotykamy się po prostu czasami, żeby wypić kawę. Tak, a to jest też bardzo ważne. Też jest ważne. A skoro już o tym mowa, w najbliższy czwartek spotkamy się po to, żeby porozmawiać o zainteresowaniach kulinarnych, a pretekstem do tego będzie wydanie książki, która się nazywa Przetwornik, a zdradzę Państwu, że dziewczyny też są bohaterkami, które mają swoje opowieści w tej książce. Tam się znajdą też przepisy różne, kulinarne, między innymi na przykład na weselną zupę. Ale dzisiaj tego przepisu nie zdradzimy. Kto chce wiedzieć, jak ugotować weselną zupę, musi przyjść we czwartek. Od godziny 17 czekamy. Będzie można dostać książkę, będzie można porozmawiać, jak mówiłam, o przepisach, o kuchni. I jeszcze będzie dodatkowo można posłuchać prezentacji muzycznych w wykonaniu grupy Continuum, która będzie poezję śpiewaną wykonywać przy okazji tego spotkania. Czyli połączymy i duch, tak, i ciało. Wszystko, bo my to potrafimy. My to potrafimy łączyć, tak? Dlatego, że no, zależy nam na tym, żeby czas spędzać też z młodszymi. Oni się nie garną do tego, żeby z nami przesiadywać.
No, bardziej ale my też chcemy, prawda? Ale też przychodzą. Ale przychodzą. I o właśnie, na to spotkanie zapraszamy. Być może już na tym spotkaniu umówimy się, uwaga, na warsztaty pierogowe. Taki pomysł się zrodził, jest takie zapotrzebowanie, żeby porozmawiać o tym, jak robimy pierogi, bo o, Ela wie, pierogi łączą pokolenia. Łączą i są taką fajną formą, że rodzina może być razem. Ja ze swoimi wnuczkami mam bardzo dobry kontakt, mimo że one już są po tej 20. Bardzo chętnie do mnie przychodzą, sygnał herbatka może u babci, ewentualnie wracają do tych rzeczy, które ja im gotowałam, jak były małe, smaki z dzieciństwa. W tej chwili wszystko jest, ale wracają do smaków dzieciństwa, które jadły u babci. I ostatnio była moja młodsza wnuczka, która jest w tej chwili w Szkocji, w Edynburgu, przyjechała, więc ja, zanim przyjechała, było życzenie. Bigos, gołąbki i pierogi ruskie. Oprócz tego, że wszystko jadła, a jeszcze i ziemniaczki, kotleciki z piersi kurczaka i groszek z marchewką. Wszystko musiało być zrobione w dużych ilościach. Zapakowała mi próżniowo i parę kilogramów zabrała ze sobą. Mówi, że wszędzie może mieszkać, wszędzie być, ale do Polski wraca na to jedzenie domowe i babcine. Bo mówi, nieraz robię sama. Ale nie ma tego smaku, ja mówię, bo nie ma serca i czułości babci, która to jest dla mnie najlepszym podziękowaniem, ta czułość, to przytulenie, dziękuję ci babciu i zawsze taki sygnalik, że zrobiłaś to z takim pietyzmem, dosmakowane z serca, bo to im się daje serce, to są radością naszego życia. I dzieci się ma pracując szybko, a do wnuków się dorasta i ich się rozpiesza ponad życie. No taka prawda. A właśnie, wspomniałaś, że dla wnuczek smaki dzieciństwa to jest to, co pamiętają z twojej kuchni. A sięgnijmy trochę jeszcze bardziej wstecz. A wasze smaki dzieciństwa, pamiętacie? Coś takiego, czego dzisiaj już nie ma na przykład, a wspominacie, że smaki są naszego, wiadomo, że pewne przepisy są od naszych mam. I ja na przykład, jeszcze moja mama już starsza była, niektóre rzeczy po prostu prosiłam ją, żeby ona mi podyktowała. Ja sobie niektóre rzeczy zapisałam. I te przepisy chce moja wnuczka wziąć. I ona już mówi sobie, zagwarantuje, że ja muszę mieć ten babciu zeszyt od ciebie. Więc my bierzemy to od naszych rodziców. Oni nam przekazują, jeżeli chcemy się nauczyć. To są bardzo proste rzeczy, takie, ja pamiętam na przykład, mój zięć bardzo chwali sobie takie zasmażki z cebuleczka. Skwaruszki? Ale z skwarki, może to jest niezdrowe. Smak ale niepowtarzalny ze śmietaną. Czas, nie? Albo smak pys, których po prostu sama nie umiem tak zrobić, jak moja mama robiła. I jeszcze lamiążkę, bo niby jadłam później w paru miejscach, ale to nie jest to. Ja pamiętam ten smak, kolor przypiekaną. Nie jadłam takiej. To, co moja mama robiła. Ale to my robiona, to mamy w sobie. To była robiona na kuchni węglowej z takim sposobem. To teraz nie kuchnia gazowa, elektryczna, to teraz już tego tak nie zrobi. No ale, właśnie, to jest trudno była kuchnia, powtórzyć takie smaki kuchnia ze węglowa, względu tak, na tak, rodzaj ognia tak, chociażby. Tak, tak. Właśnie, tak. Natomiast ja powiem wam, wspominam taką rzecz, no, ktoś dzisiaj by się uśmiał, ale moi dziadkowie pochodzili ze wsi i pamiętam kromę chleba posmarowaną śmietaną wiejską i posypaną cukrem. No i jak się człowiek tym zajadał. No to ze śmietaną to było, miałaś rarytas. Tak, bo ja a pamiętam, woda jest właśnie, wiadomo, mówię. Pajda chleba. I to było, naprawdę to było takie niezapomniane, takie nasze, które mamy w sercach, nosimy i wspominamy. Proste, smaczne. A przede wszystkim niekoniecznie zdrowe, bo to jak mówimy o tych skwarach tłuszczu,
ale to, raz na jakiś czas... To jest temat na inną dyskusję. Ja pamiętam, jak nas przekonywano, że masło jest niezdrowe, że trzeba jeść margarynę. Więc ja do takich bardzo zasadniczych teorii to podchodzę sceptycznie, to długo bym mówić, no ale przecież nasi rodzice, nasi dziadkowie, no ja bym im pozazdrościła zdrowia. Tak. Przy tym niby niezdrowym jedzeniu. Dzisiejszym, co żyli rodzice 80 kilka lat i w jakim stanie byli. Właśnie, chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać. Co sądzicie na ten temat, ponieważ niektórzy uważają, że barierą do uczestniczenia w różnych wydarzeniach, tak, do korzystania z różnych form, a jest ich wiele, chociażby właśnie w Lublinie, są pieniądze. Czy to prawda? Czy można korzystać z różnych imprez, wydarzeń? Czy można być aktywnym, nie wydając jakichś wielkich pieniędzy? Oczywiście, że można. Nawet w tej naszej kafejce jest bezpłatne wejście. Do naszej kafejki. Na gimnastykę, jak koleżanka wspominała, też są bezpłatne te wejścia. Nie tylko wszędzie, ale jest w tej chwili tyle informatorów, tyle jest tych instytucji, które prowadzą różne projekty i są zaznaczone, że jest wstęp wolny. I mając te informacje na bieżąco, jak gdyby już mamy to czytelne, że od nas zależy, czy my tam pójdziemy, czy nam to odpowiada, bo są na przykład wyjściówki potrzebne. Czyli trzeba się wcześniej zgłosić do kasy, wziąć sobie na odpowiednie wydarzenie, wyjściówkę i idziemy, uczestniczymy, jesteśmy tam nie płacąc. To nic nas nie kosztuje. Naszą inwencją jest, że wyjdziemy, ruszymy. Rzeczywiście to, ta sytuacja finansowa dla niektórych może być barierą, ale nie oszukujmy się, są fajne nieraz wejścia, przedstawienia, które kosztują 20, 30, 40 zł. Więc raz na jakiś tam miesiąc czy dwa można sobie na to pozwolić. Bo rzeczywiście są przepiękne spektakle, są przepiękne teatry. Ja mówię, wspominam bardzo mile sezon ten wiosenny do okresu letniego w Teatrze Starym, że były przepiękne wydarzenia, bardzo znakomite osobistości. Była Krystyna Janda ze swoją przedstawieniem Shirley Valentine. Był Jerzy Sztur z kontrabasistą. Był Andrzej Seweryn, była Ania Seniuk. To są takie znakomitości, osoby i nazwiska. I to, co zaprezentowały, to jest bezcenne. Ja byłam na paru, właściwie na tych wszystkich wydarzeniach, które wymieniłam. To mnie kosztowało, ale ja miałam satysfakcję, że ja mogłam na to sobie pozwolić. Były później wyrzeczenia. Nie powiem, że ja lekko mi to przyszło. Ale mając tą świadomość, że oni przyjechali tutaj, do Lublina, nie musiałam jechać ani do Warszawy, czy ewentualnie do Krakowa. Tu i teraz się zadziało. No nie wiem, może nie wszystkie babcie będą zadowolone, ale ja podchodzę do tego aspektu w ten sposób. W tej chwili jest czas dla mnie. Ja wyciągam dla siebie jak najwięcej. Ja mogę serce, czynności, pewne rzeczy upominkowe dać swoim wnukom. Ale biorę dla siebie całymi miszkami. I po prostu przewartościowałam, że ja jestem w tej chwili dla siebie najważniejsza. To jest czas dla mnie, żebym wykorzystała jak najlepiej. I dlatego powtarzam wszystkim moim koleżankom. Zostawmy to zdanie jako puentę naszego dzisiejszego spotkania. Bo chyba właśnie o to chodzi. Walczmy o siebie. Walczmy o siebie i przełóżmy to, że jesteśmy dla siebie najważniejsze. Całe życie pracowałyśmy, matki, córki wychowane, wnuki wychowane, odchowane, na tyle, ile możemy. Ale nigdy nie zapominajmy o sobie. Jesteśmy dla siebie najważniejsze. Dziękujemy za spotkanie. Do widzenia, do następnego razu.